Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na czwarty i zarazem ostatni odcinek z Guitar Hero 2 na PlayStation 2. I kontynuujemy sobie dalej tą jakże wybitnie piękną piosenkę, ponieważ tak jak obiecałem, słowa dotrzymałem. Rozpoczęcie tego odcinka to będzie kontynuacja tego, co skończyliśmy w odcinku numer 3. Tak więc zbliżamy się ku końcowi, ponieważ jak to mawia pewne przysłowie, wszystko co dobre kiedyś się kończy i w zasadzie można tak każdy ostatni odcinek każdej serii na moim kanale podsumować. Dosłownie, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Tak jak to było też na przykład z różnymi relacjami z wyjazdów, tak, no mówię, każdy taki film jako w tytule ma być na przykład wielki finał albo finał lub ostatni odcinek, to każdy film możemy zamknąć właśnie takimi słowami. Każdy ostatni film możemy zamknąć takimi słowami, że wszystko co dobre kiedyś się kończy. Ale mogę wam już teraz z tego miejsca zapowiedzieć, że w przyszłości, ponieważ nie teraz, ponieważ teraz nie bardzo mam na to ochotę, możemy zabrać się również za Guitar Hero 3. I ktoś do mnie napisał, cholera jasna, muszę wyłączyć Messengera, dlatego żeby nie było, że ktoś mi będzie tutaj spamił. Okej, dobra. Tak więc, kontynuujmy dalej. Lecimy sobie z koksikiem. Widownia szaleje, jak to się mówi. Tutaj nagrobki RIP również się świecą na różne kolory. Mogłem tutaj dostrzec w sumie zielony, niebieski i fioletowy. Publiczność szaleje, czyli wygląda na to, że bardzo dobrze gramy i bardzo im się podoba ten koncert. Z czego oczywiście zadowolony jestem. No i cóż. O, tam ktoś w ogóle... Co jest grane? Tam ktoś na motorze skacze, czy to jest na rowerze? Widzieliście to? Co tam się dzieje, kurde? To już naprawdę widzowie nie mają co robić? Już, dobra, jestem w stanie jeszcze zrozumieć nagrywanie koncertu, czy robienie zdjęć z takiego koncertu. Ale takie skakanie w lewo i w prawo? Serio? Naprawdę? No błagam was. Ale już mamy 70 tysięcy punktów. Już nawet 75 tysięcy punktów mogę nawet rzec. Więc to jest naprawdę bardzo ładny wynik. I tu będzie chyba 80 koła. Tak jest, 80 koła. Jak najbardziej tak. Zgadzam się w 100% sam ze sobą. No ewentualnie, jeżeli ktoś chce się ze mną zgodzić, no to jak najbardziej ma do tego prawo, no nie? Ale tak, jeżeli chodzi o moje plany na przyszłość z Guitar Hero, no to w przyszłości planuję ograć trójeczkę odcinkowo. Mam nadzieję, że się uda, że tam w trójce nie ma muzyk, które faktycznie spowodują totalną blokadę. I na zakończenie trylogii ogramy sobie może po raz ostatni ten Encore 80s. I potem to już następne Guitar Hero, czy tam inne klony Guitar Hero to już na live'ach, dlatego że to będą niestety live'y, które już będą blokowane ze względu na to, że tam w niektórych już później grach Guitar Hero są już... nie są covery, tylko to są już takie prawdziwe od prawdziwych wykonawców muzyczki, tak więc niestety tam będę musiał się przyszykować na multum blokad. Szkoda, że w ogóle Bon Jovi tutaj nie wystąpił w Guitar Hero. W sensie, wiecie, mam na myśli cover Bon Jovi'ego. Ale wiem, że chyba w jakimś Guitar Hero coś takiego jest. Jest jakiś cover Bon Jovi'ego. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak to się mówi. Living on prayer, oh, oh. Kurczę wieczone, mój ulubiony kawałek. Też mogłem wspomnieć w sumie przy tym zestawieniu tych wszystkich rockowych wykonawców, że również Bon Jovi jest na mojej liście ulubionych. Tak więc no teraz mogę o tym wspomnieć bez żadnego wstydu. Ciekawi mnie, jakie będzie ładowanie w Guitar Hero 3, w sensie loading screen. Bo ładowanie to tak dziwnie brzmi. Wczytywanie albo loading screen, tak jak to powiedziałem. Stone Temple Pilots. Akurat tutaj z tym pilotem to mi się skojarzył akurat inny zespół, tylko że to nie jest chyba rock, tylko bardziej bym powiedział taki pop.
albo elektro? Nie, bardziej pop chyba. 21 Pilots. Bardzo lubię również kawałek tam Stress Out bodajże. Tak, to jest dobry kurde kawałeczek, ale nie jest to nic związanego z rockiem. Ale po prostu wiecie, ten pilot w nazwie tego zespołu mnie jakoś tak dał mi trochę do myślenia z tym 21 Pilots. Ciekawe ile jest zespołów, które mają pilot w swojej nazwie. Trzeba będzie kurde policzyć, o ile jakikolwiek jeszcze tutaj wystąpi w tym Guitar Hero, ewentualnie w przyszłych. I tak mam w planach również ograć Guitar Hero Metallica, dlatego Guitar Hero Metallica będzie ogrywane na live'ach. Zrozumiano? Zrozumiano, moi drodzy? Mam nadzieję. Tak więc no, te inne Guitar Hero, które będzie bankowo, że będzie jakby blokada na film, no to będę ogrywał też na live'ach, tak więc bądźcie na to przygotowani. No chyba, że będzie coś takiego, że w Metallice raptem się okaże, że dostanę też roszczenia, a nie będzie blokady, to po prostu wtedy zostawię zapis ze streama na publiku. Tak jak to było w przypadku Guitar Hero Encore 80s. Ale mówię, nie chcę nic obiecywać, dlatego że wiecie, ja mogę teraz powiedzieć, że na bank nie zablokują, że będzie wszystko w porządku. A rzeczywistość będzie taka, że jednak niestety zablokują, ponieważ, nie wiem, doczepią się do jednego kawałka albo do kilku. Bo jeżeli będzie tak, że do jednego kawałka, no to mogę zrobić tak jak w przypadku Guitar Hero 80s, czyli po prostu ten jeden kawałek za pomocą YouTube Studio wyciąć, przez co będzie przez parę minut cisza na zapisie, ale potem wszystko wróci do normy. Ale jeżeli to będzie tak, że wszystkie kawałki będą po prostu trzeba by było wywalić, no to równie dobrze mógłbym wywalić zapis ze streama, gdzie tak naprawdę gdybym skasował te wszystkie, albo wyciszył tam te fragmenty, gdzie byłyby te wszystkie kawałki, no to tak naprawdę stream by wyglądał tak: siema i przez większość streama to byłoby już cisza, nie? Przez takie 99,9% byłaby cisza, tylko byście usłyszeli moje przywitanie. No chyba, że chcecie, żebym kiedyś taki stream zrobił, że po prostu potem wytnę wszystko i będzie takie siema i przez większość streama będzie taka kurde niezręczna cisza. Ewentualnie za pomocą YouTube Studio dodam jakiś kawałek, jakiś kurde dubstep czy coś, ale oczywiście niechroniony prawami autorskimi, bo jeszcze byłoby głupio, gdybym dodał kawałek chroniony prawami autorskimi, to bym w ogóle kurde sam się skompromitował. I by nagle kurde wleciała kurde blokada i tym bardziej byście już tego nie zobaczyli. Taki kurde Skrillex zamiast kurde mojego gadania, nie? Ale tam w tle widzę zielony płomień, kurcze pieczone. I to w ogóle z tej czaszki leci ten płomień? Czy po prostu tak on leci? Chyba tak po prostu. A i to już koniec jest, ja myślałem, że tam jeszcze coś będzie dodatkowego. Okej. Okay. Idzie nam po prostu kurcze pieczone bardzo dobrze. I ja wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, że trochę szkoda, że nie zrobiłem czegoś takiego jak w przypadku Guitar Hero 1, czyli mianowicie, że nie dałem opisu tych postaci, ale no tak jak mówię, tutaj większość postaci jest tych samych z Guitar Hero 1, tak więc trochę nie widzę sensu. No mógłbym oczywiście to zrobić w przypadku tego naszego długowłosego kumpla, którym teraz gramy, Stray Cats, Rock This Town. Niestety nie pamiętam już, jak on się nazywa. Aczkolwiek może zrobię coś takiego, że w trakcie teraz tego, jak tutaj na tej planszy naparzam, no to dam wam tekstowy opis tych postaci, tych nowych kompletnie, więc no zrobię taką rekompensatę za to, że nie opisywałem tych postaci na początku pierwszego odcinka, tak więc możecie sobie ewentualnie zapauzować w momencie, kiedy będzie pojawiał się ten tekst. On się będzie dosłownie na parę sekund pojawił, żeby nie był za długo, żebyście wy mogli potem sobie zapauzować, ewentualnie przeczytać sobie na spokojnie. A jeżeli macie to w nosie, bo nie wiem, nie interesuje was opis tych postaci, no to po prostu kontynuujcie oglądanie filmiku dalej, no nie? I ten kurde rip na tych oczach, ja pierdziule. Fajne, fajne, podoba mi się to bardzo. No już mamy kurde 1 września, moi drodzy. Można by powiedzieć, że jeżeli teraz do końca tego miesiąca nie uda mi się nagrać jeszcze czegoś, no to można by powiedzieć, że Guitar Hero 2 to jest let's play, który właśnie kończy ten maraton wiosna-lato z pomidorem.pl albo pomidorowym.pl, jeżeli chcemy tutaj mój pełny nick wymówić. Bo wiecie, ja jeszcze cały czas nie wykluczam powrotu Raymana Redemption.
bo to jest ostatnia gra, która mi została do nadrobienia. I wtedy będę czysty, będę wyczyszczony, no ewentualnie jeżeli ktoś chce się doczepić, to do mojego Minecrafta, którego już bardzo dawno temu zacząłem, tego solo, ale póki co jest Minecraft z sobą, więc nie widzę sensu, żebym mieszał to z innym Minecraftem, więc... Więc na razie to tylko Rayman Redemption został, taki do skończenia, żeby już zamknąć rozdział tych zaczętych projektów. Bo cały czas mówię, do końca wakacji, no wakacje już minęły, ale do końca lata, a lato kończy się kalendarzowo 23 września, czyli mam 22 dni, a na moim kanale to się kończy z dniem 30 września, no to do końca września mam jeszcze czas, żeby się wyrobić i zamknąć Raymana Redemption w rozdziale wiosna-lato z pomidorowym.pl. W najgorszym przypadku po prostu Raymana Redemption zamknę w jesieni, na jesień, czyli po prostu jakoś tak w październiku, listopad. Ale wciąż, i mam to na uwadze, więc nie musicie mi spamić na live'ach albo gdziekolwiek odnośnie Raymana Redemption, bo tak, mam Raymana Redemption wciąż na uwadze. To nie jest tak, że ja zapomniałem o nim, bo no trochę byłoby ciężko zapomnieć o czymś, co... I tak ciągle wchodzę na swój kanał, i tak ciągle aktualizuję tam jakieś playlisty, więc cały czas widzę, że on tam gdzieś puka do mnie od spodu i cały czas prosi mnie, żebym go skończył, tak więc spokojnie, mam to cały czas, moi drodzy, na uwadze. Co do kawałku, który tutaj leci, to jest jak najbardziej w porządku, tak samo jak poprzednie. Jeżeli, nie wiem, irytuje was to, że ja tego nie komentuję, jak bardzo podobają mi się te muzyki, no to przepraszam, ale no szczerze powiedziawszy, słuchając sobie tych muzyk z Guitar Hero 1 i 2, to nie mam tak naprawdę żadnej nieulubionej muzyki. Mi się wydaje, że bardziej bym miał ewentualne takie podejście w momencie, kiedy bym ogrywał te bonusowe traki. A te bonusowe traki dopiero w przyszłości na live'ach sobie ogramy. Bo nie chcę teraz, wiecie, zawracać sobie gitary bonusowymi jakichś odcinkami, po prostu... Te tam bonusowe traki z Guitar Hero 1 i 2 ogramy sobie w przyszłości. Oakland. I dostaliśmy w ogóle tego, tytuł Randall, albo Randall się pod nas teraz podpiął, żeby nas sponsorować. Tak więc mamy kolejnych sponsorów, proszę państwa. Kolejni sponsorzy do nas tutaj lecą, dlatego że... No cóż, jesteśmy tak lubieni, lubiani. I mamy już ostatnią song listę i tam mamy jeszcze kawałek Jessica, którego wypadałoby ograć. I teraz ogólnie będziemy znajdowali się na Harmonix Arenie, czyli taka ciekawostka, ponieważ Harmonix również jest odpowiedzialny za tę grę. The Allman Brothers Band. Coś mi ta nazwa mówi, ale nie wiem co dokładnie. Coś gdzieś słyszałem kiedyś odnośnie tej nazwy zespołu. Ale za cholerę nie wiem, co to jest za zespół i z czego słynie ten zespół, jaki ma taki bardzo popularny kawałek. W każdym razie jest to kawałek Jessica, więc jeżeli jest tutaj w widowni jakaś Jessica, to ten kawałek jest specjalnie dla ciebie kierowany, Jessico, droga. A jeśli nie ma, no to powiedzmy, no nie wiem, no jakaś tam Jessica, może na YouTubie, a może jakaś tam, nie wiem, Jessica w widowni, która tam jest w trakcie ogrywania teraz. W trakcie grania koncertu, to może jakaś Jessica tam, kurde, już nagrywa sobie pamiątkę i potem wróci do domu i pochwali się rodzicom. Mamo, tato, ten zespół tutaj zagrał kawałek dedykowany dla mnie, bo w końcu kawałek nosi tytuł Jessica. A potem ojciec takie, córka, czyś ty, kurde, zgłupiała, to nie musi być koniecznie dla ciebie ten kawałek. Może po prostu oni wpadli na taki pomysł i, no nie wiem, nazwali tak ten kawałek. A poza tym jest bardzo późno, idź spać, bo rano do szkoły. W takim dużym skrócie. I ten kościotrup tam w tle, tam ponury żniwiarz jest. Z kosą. Ej, ja dopiero teraz go zauważyłem. Chyba, że on był wcześniej. On był wcześniej? Nie, on chyba dopiero teraz się pojawił. Nie wierzę w to, że on był wcześniej, absolutnie nie. On musiał dopiero niedawno się pojawić. Ale śmiesznie to wygląda, jak on tam z tą kosą, kurde, tam naparza w te i we w te. I tak, jeżeli dla kogoś to jest, nie wiem, jakieś dziwne, że...
wykonawcy, w tym wypadku jeden tutaj z naszych słodkich grubasków, blondasków w długich włosach ma makijaż, to uwierzcie mi, to nie jest nic dziwnego, dlatego że dużo w latach 90., 80., może nawet i do dzisiaj coś takiego jest, ale wiele zespołów rockowych bierze i maluje się dosłownie. Nieważne, czy to jest facet, czy... facet, czy mężczyzna, chciałem powiedzieć. Okej. Facet, czy kobieta, po prostu zawsze jest ten taki sztuczny makijaż, że coś a la taki clown, no bo ja zawsze, jak widziałem właśnie taki makijaż u niektórych wokalistów, to zawsze mówiłem, że to jest taki makijaż a la clown, bo dosłownie clowni przecież się tak malowali, że białą mieli mordę, tam czarne wokół oczu. No przecież, kurde, dobrym przykładem jest Ronald McDonald, no nie? Choć nie będę tego ukrywał, i to jest... Tak trochę się zwierzę z mojej tam, może nie że przeszłości, ale bardziej zwierzę się z tego, że jak byłem mały, to jakoś zawsze się bałem tego, kurde, klauna McDonalda, Ronalda McDonalda. Nie wiem, uważam szczerze, że miał trochę taką creepy mordę i nadal to podtrzymuję z perspektywy czasu, mimo że już jestem, wiadomo, dorosły, to patrząc na Ronalda McDonalda dzisiaj i kiedyś, to moja opinia niewiele się zmieniła. Nawet powiem więcej, uważam, że pomimo tego, że on jest taki, wiecie, uśmiechnięty, tak, kurde, reklamuje te Happy Meale i tak dalej, to jednak uważam, że dzieci to może mimo co odstraszyć, taki widok i taki ktoś. I prędzej dzieci, no, nie zachęci do tego, żeby stołować się w restauracji pod 2 złotymi łukami. Pozdrawiam Mister Krycha, który tak w sumie nazywa tego McDonalda. Ale widać, kurde, że ta elektryczna gitara już płonie. Widzicie to? Widzicie te iskry? No, jest grubo, powiem szczerze. Jak już tutaj taki potężny koncert dajemy, no to nie ma co się dziwić, że w pewnym momencie może nawet do zwarcia dojść i wtedy będzie dopiero problem. Wtedy dopiero, kurcze pieczone, będzie problem, jak dojdzie do zwarcia. Co mam nadzieję, że się nie wydarzy, ponieważ byśmy mieli ładną zadymę na koncercie. A tego chyba nie chcemy. Oj, kurde, tutaj ten tutaj zionął, kurde, ogniem. Spyska, jak ten, jak Spyro, albo jak jakiś inny smok. Tutaj całkiem fajne jest rozmieszczenie tych guzików. W sensie jednak, wiecie, macie coś takiego, że niby z jednej strony musicie skupić się na zielonym, ale tutaj widzicie, że kurde, obok jest zaraz czerwony i żółty, więc wypadałoby ewentualnie 3 naraz wcisnąć, żeby już być przygotowanym na to, że będziecie mieli właśnie coś takiego, no nie? Jak tu, na przykład tutaj, nie? Niby na początku widzicie z daleka, że tylko zielony będzie, ale tu zaraz się wyłania czerwony, żółty i nie ma, kurde, tutaj kombinowania, lecisz dalej z koksem i musisz trzymać, kurde, te wszystkie przyciski, czyli w tym przypadku L2, L1 i R1, bo byłoby jeszcze R2 w momencie, kiedy byłby niebieski przycisk oraz X, jak byłby pomarańczowy. Wymyśliłem nowe słowo, jakby byłby. Pewna influencerko, która słynie z mówienia jakby i po prostu, to masz tutaj alternatywę od jakby, czyli jakby byłby. To myślę, że jest lepsza alternatywa. Ojoj. Pięknie. Ale ładne tutaj te... to są płomienie, czy co to, kurde? To chyba iskry spadają z nieba. No pięknie, kurcze, pięknie. Światła szaleją, widownia szaleje, wszyscy są zadowoleni, koncert pięknie zagrany. Gitara zaraz będzie rozpieprzona i tyle. Czyli zostaje nam już tylko ostatnia songlista, bo gdybyśmy grali na medium albo na hardzie, mielibyśmy 8 tych songlist, a tutaj będziemy mieli 7 i zarazem ostatnią. Czyli tak naprawdę w przypadku Guitar Hero 1 i w Guitar Hero 2 to dzieli nas tylko jedna songlista. Miałem trochę obawy, że w przypadku Guitar Hero 2 to będę 3 songlisty w plecy, a tak to się okazuje, że tylko nadal jestem jedną. Tak więc no, w przypadku Guitar Hero 1 i 2 to nie jest jakiś duży... To nie jest jakoś dużo, nie? Do nadrobienia. Anthrax, następny zespół.
Tego też nie kojarzę. W ogóle nie wiedziałem, że coś takiego jak Antrax istnieje, tak więc no, zostałem mile zaskoczony. I w ogóle w tle to tekturowe miasto jest jeszcze. Ale fajnie. I znowu ten kurde kościotrup. Ponury żniwiarz. Z Bilego i Mandy. Nie no, on trochę nie przypomina ponurego żniwiarza z Bilego i Mandy, a szkoda, bo byłoby taki ciekawy, ciekawe cameo by to było, no nie? Jakby tutaj wystąpił ten z Bilego i Mandy. W sumie kiedy ja to nagrywam, to dzisiaj będziecie mieli też premierkę Radomia 1, części 3, tak więc jeżeli nie oglądaliście poprzednich części, to tutaj mogę was śmiało zaprosić na zapoznanie się i najlepiej będzie, jak w ogóle zobaczycie sobie tam te wszystkie wyjazdy od początku, czyli tam wiecie, zaczynając od Bydgoszczy na moim kanale, kończąc na właśnie Radomie 1, ponieważ taki mały spoiler, ale większość tekstów i większość takich nawiązań, jakie tam mówimy, to są to nawiązania z poprzednich wyjazdów, więc jeżeli czegoś będziecie na przykład nie ogarniali, co ja tam na przykład powiem, albo Seba, albo ktokolwiek, no to po prostu musicie jakby zapoznać się z poprzednimi wyjazdami, żeby no, być mniej więcej na bieżąco z tym, co tam będziemy gadać, bo my tam też tych żartów czy gagów nie będziemy tłumaczyć specjalnie, no nie? Tak więc myślę, że warto chyba się z tym zapoznać. I jeżeli komuś będzie przeszkadzało to, że ja tutaj gadam na różne tematy, to już myślę, że po raz ostatni się powtórzę. Mówię to tylko i wyłącznie z tego względu, że Guitar Hero jest luźną serią. Jest to oczywiście let's play w pełni okazałości, tak jak to widzicie, ale jest to też trochę takie zagrajmy na luzie. Trochę taki let's play, gdzie tutaj trochę mówię o gierce, nawet dużo mówię o gierce, względem zagrajmy na luzie. A też mówię luźne tematy, dlatego że no to jest symulator grania na gitarze, no co tu chcecie więcej jakby. No mógłbym oczywiście tutaj powiedzieć, że twórcy pewnie planowali inny kolor planszy, albo twórcy mogli planować to, że na przykład byś tutaj grał we dwójkę i ktoś by śpiewał, a ty byś naparzał sobie kurde w te przyciski. Mogło oczywiście tak być, ale tak nie jest, więc nie będę zmyślał. Nie zastanawiam się, co to jest w ogóle za trójkąt tam, na ekranie. Bo to raczej wątpię, że to jest jakiś trójkąt ostrzegawczy. Bardziej po prostu taki dla ozdoby, bym powiedział. I trzymamy się ładnie zielonego kwadracika. I tak ma być przez cały czas. Mamy się ładnie trzymać zielonego kwadracika. Nie mamy zjeżdżać na żółty, tylko mamy być na zielonym. Tyle. To nie jest ciężkie zadanie. Myślę, że to jest dosyć proste zadanie i nie powinno ono stanowić żadnego problemu dla nikogo. To jest w ogóle fajne, bo już będę miał wtedy całą serię nagraną i będę mógł sobie dzisiaj już wyrenderować pierwsze dwa odcinki, które wlecą jutro, czyli 2 września, a potem kolejne dwa, czyli poprzedni i ten, wlecą już 3 września i wtedy mam labę, jeżeli chodzi o let's play'e do końca września. No chyba, że się ten Rayman Redemption ukaże. Bo tak naprawdę teraz mi zostały tylko dokończyć relacje Radom, wrzucić zaległe vlogi, bo mam jeszcze vlog z początku sierpnia. Jeden vlog, który niedawno nagrywałem. Tyle w zasadzie, to tylko tak 2 vlogi mam w sumie do nadrobienia. Chyba, 2. No tak, 2 w sumie. I teraz będę mógł się skupić na aktualnych rzeczach, więc nie ma problemu. Ja mogę się dostosować pod to. I tutaj mieliśmy chwilowy kryzys, mogliście zobaczyć, ponieważ wskazówką zbliżałem się do żółtego pola, co mnie osobiście no nie cieszy. Troszeczkę mnie smuci, ponieważ przez to no niestety dostanę tylko 4 gwiazdki, ponieważ jestem poniżej 95%, bo miałem aż 93%. Dla niektórych to jest dużo, dla mnie to jest też oczywiście dużo, ale no mogło być lepiej, aczkolwiek to już niestety zaczynają się te cięższe muzyczki, te cięższe piosenki, więc no nie będzie tutaj niestety nie wiadomo jak perfekcyjnie. Zresztą mi na tym nawet nie zależy. Ja umiem tak jak, ja gram tak jak umiem, o. The Living End. Nie wiem co to jest za zespół. Szkoda.
Może gdybym wiedział, to bym mógł tutaj zabłysnąć, że ha, kojarzę ten zespół na przykład z tego kawałku, albo ha, kojarzę ten zespół na przykład z tego albumu, ale niestety tutaj nie kojarzę. Ale mogę powiedzieć, że fajnie się zaczyna kawałek. Tak bym mógł nawet powiedzieć, że ostro się trochę zaczyna ten kawałek, jak na takie rockowe klimaty. No ale czasem tak niestety jest, no. Nic na to nie poradzimy, jak to się mówi. W ogóle jestem ciekaw, jak w tym roku będzie wyglądał ostatni Let's Play tegoroczny. No bo jak możecie zauważyć, to mam taki cykl, że ostatni Let's Play na przykład w roku 2020 to był Harry Potter i kamień filozoficzny na PS2. A w zeszłym roku ostatnim Let's Playem kończący rok 2021 to był Aladdin na PS1, więc jestem ciekaw, co w tym roku ja wymyślę jako Let's Play na zakończenie tego roku. Bo nie jest to tajemnicą, że to jest jeden z mocniejszych roków. Nie licząc poprzedniego, 2 lata temu czy 3 lata temu. To jest bardzo mocny rok, dlatego że tutaj bardzo dużo Let's Play leci, które chciałem już nagrać w zeszłym roku. I też to, że po prostu lecę z tymi głosowaniami po kolei, z tymi ankietami, więc to nie jest tak, że ja, nagrałem 2 serie i się poddałem, tylko tu jednak, kurde, dużo pracy wchodzi. Co mnie osobiście bardzo cieszy, że mam taką motywację, aczkolwiek trzeba będzie sobie zrobić jakąś krótką przerwę przed powrotem pod koniec września z Harrym Potterem i Czara Ognia. No bo jednak troszeczkę czuć już to delikatne wypalenie, może tak z tydzień, 2 przerwy by dobrze zrobiło w sumie. Odpocząłbym sobie, pomyślałbym o czymś innym. Bo jednak wiecie, to dla niektórych to jest takie, co to jest w ogóle nagrać Let's Play, no. Ja powiem tak, samo nagranie może nie jest jeszcze takie trudne, chociaż to też zależy, bo jeżeli się z czymś pitolisz długo przed odpaleniem nagrywania, no to no może to cię trochę zmęczyć psychicznie i zdemotywować. Natomiast jeśli chodzi o samo zrobienie researchu, samo zrobienie na przykład w moim przypadku ekranu ciekawostkowego i innych tamtego typu rzeczy, to już mamy tutaj delikatny problem. Bo to jest jednak dużo godzin i wiecie, niektórzy mówią, że dlaczego niektórzy traktują YouTube jak pracę? Ja osobiście uważam, że nie traktuję tego jako pracę, no bo nie jest to moja stała praca, chociaż codziennie coś wrzucam, więc no jestem na pewno regularny, to mogę powiedzieć, ale pod względem montowania, czasu spędzania nad montażem filmu, gdzie u mnie to trwa dosyć długo, bo ja jednak tam staram się dawać wam jakieś ekrany ciekawostkowe, nie we wszystkich grach, ale w niektórych, no to trochę czasu to zajmuje, no nie? To trochę czasu jednak zajmuje, więc no nie powiedziałbym, że jest to takie na pstryknięcie palca, no chyba, że ktoś tutaj ma wyjebane na przykład w jakość, nie? No to wtedy co innego, jeżeli ktoś ma wyjebane w jakość, no to ja tam się nie czepiam. Ale natomiast jeżeli ktoś stara się, żeby jego wideo było jak najlepsze, jak najlepiej się prezentowało, no to no w przypadku moim ja nie będę miał wywalone na jakość, no bo jednak chcę, żebyście dostali coś dobre jakościowo, a nie coś złe jakościowo. Lamp of God, Laid to Rest. Kolejny zespół, którego nie bardzo kojarzę, ale muszę sobie tak delikatnie podgłośnić. O, widzę, że początek też jest tutaj bardzo mocny. Lecimy na pełnej. Na pełnej lecimy, bez żadnego tutaj zatrzymania. Zauważyłem, że w ogóle te ostatnie muzyki z tej ostatniej playlisty, albo songlisty, mają naprawdę takie bardzo mocne rozpoczęcie, takie bardzo, bardzo fest mocne. Oj, tutaj jakaś pauza weszła. Oj, zapomniałem czegoś wyedytować. Ale klops. A, ja wiem dlaczego chyba zapomniałem. Bo to dosłownie była, jak widzicie, krótka pauza. A dwa, że z tego co pamiętam, mogę się mylić, ponieważ ja to nagrywałem w sumie 2 dni temu. A powinienem pamiętać, ale czasami no niestety takie rzeczy mi umykają bardzo. Wydaje mi się, że troszeczkę kciuk mi
może nie kciuk, ale któryś z palców zaczął mnie trochę tak boleć, bo jednak wiecie, ja to nagrywałem na jednym posiedzeniu, ja tam co jedynie robiłem sobie taką krótką 15-minutową przerwę, bo wtedy z psem chodziłem, ale tak to... No jednak palce trochę bolały od tego naparzania ciągłego L1, L2 i R1, no nie? Zresztą mówię, po raz kolejny grę przechodziłem na jednym posiedzeniu, to nie było tak, że ja to rozdzieliłem na inne dni, tylko siadłem i dosłownie z całości to wychodzi 2 godziny i prawie 3 godziny, no to w prawie 3 godziny całą grę zrobiłem. No tam 2 godziny 50 minut albo 40, coś takiego. Tak jakbym miał całościowo ten film zrobić jako jeden part, no to by prawie 3 godziny wyszło, a na tym mi nie zależy za bardzo. Gdybym grał na hardzie albo na medium, to bym miał ponad 3 godziny, dlatego że jak sprawdzałem longplaye z Guitar Hero 2, to właśnie tak trwają longplaye ze wszystkiego, łącznie z bonusowymi trackami, no to tam 3 godziny i 30 minut by to trwało. A jako że gram na easy, no to trochę sobie to skróciłem, więc no, rozumiecie o co chodzi. No tutaj już teraz mamy czerwony, żółty, zielony i czerwony. A tu będziemy mogli zaraz select użyć. A jednak nie będziemy mogli, bo jednak tam zdymiłem. I to jest typowe, nie? Że ostatnia songlista zawsze ma coś takiego, że jednak ta plansza delikatnie zaczyna szybciej ci lecieć. Przez co bardzo, bardzo, bardzo ciężko jest tak we wszystkie przyciski trafić, żeby nie ominąć żadnego, no nie? I to jest niestety typowe. Ale trzeba się z tym pogodzić, chcąc, nie chcąc. Tak więc... no smuteczek trochę. Co tu mogę więcej powiedzieć? Ale lecimy z koksem. Proszę państwa. Myk, 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 myk. Ten tutaj reflektor, jak się tu... kręci w lewo i w prawo. To jest... Nie, tu są dwa aż. Tak chciałem przez chwilę zadać pytanie, że widzę tutaj tylko jeden. Co jest grane? Przynajmniej zawsze powinny być po dwa albo po trzy reflektory. Kurde, nie umiem mówić tej nazwy tak szczerze. Nie umiem. Za każdym razem mi się język plącze. Za każdym razem. Jak mam wypowiedzieć tę nazwę? Reflektor. O! Na spokojnie powiedziałem bez żadnego jąkania się. Reflektor. Bo zawsze nie wiem czemu mi wydaje mi się, że początek to jest lefrektor, a nie reflektor. Reflektor. Jeszcze raz. Reflektor. Normalnie lekcja języka polskiego z pomidorem, no nie? 97% i mamy wszystkie gwiazdeczki. Elegancko. Elegancko. Albo jak ja bym to powiedział z przeszłości. Elegancok. Elegancok. No. I tutaj lecimy już z ostatnim kawałkiem, który nam został. Chyba ostatnim, tak. To powinien być już ostatni, ponieważ później już będą tylko napisy końcowe. Ponieważ tak, w Guitar Hero 2 mamy to samo co w jedynce. Rewind, Horton Hit, Psychobili, coś tam. Nie zobaczyłem tego do końca. Tak więc to jest to samo co w Guitar Hero 1, czyli żeby odpalić kredytsy, żeby w ogóle widzieć kredytsy, to musicie wejść w opcję i sobie je odpalić ręcznie. Które tak czy siak później się zapętlają, ponieważ sprawdzałem sobie na YouTubie i szczerze powiedziawszy, one później się zaczynają zapętlać, więc... Ja tam do pewnego momentu pokazałem chyba do ponad połowy tych kredytów, jakkolwiek to brzmi. I potem już jest the end. Już nic nie ma dalej. Ewentualnie możemy grę zawsze zacząć na poziomie medium, co kiedyś zrobię oczywiście. I pokażę wam te bonusowe traki. Chociaż mam dziwne wrażenie, że w tym live z Guitar Hero 2 pokazywałem te bonusowe traki w 2017, ale nie wiem czemu, mi się tak może wydawać trochę. Musiałbym zrobić research i zobaczyć, na którym to dokładnie live było, ale problem jest taki, że ja miałem wtedy taką tendencję, że każdy z tych live'ów nazywałem tak jak Justyna, czyli gramy, trzy wykrzykniki, miniaturka Guitar Hero, więc będę musiał naprawdę tutaj poszukać.
Będę musiał naprawdę poszukać po tytułach streamów, bo naprawdę łatwo można się zgubić. To były naprawdę takie kurde... Znaczy, ja miło wspominam okres 2017, aczkolwiek są niektóre live'y, za które się wstydzę tak szczerze, tak potężnie się wstydzę, tak kurde fest się wstydzę, że normalnie... Że do dzisiaj budzę się dosłownie z takim poczuciem lekkiej żenady. Ale no każdy kiedyś miał swoje lepsze i gorsze chwile, no to jest nieuniknione, nigdy nie będzie tak, że karierę na YouTubie zbudujecie z samych pozytywów, zawsze będzie z perspektywy czasu coś, gdzie obejrzycie sobie i powiecie sobie, kurde, no trochę to jednak żenuła była. Ale też z drugiej strony wychodzę z założenia, że nie można być takim ciągle spiętym. Trzeba od czasu do czasu pokazać, że hej, patrzcie, tutaj jednak no nie jestem taki spięty, za jakiego mnie uważacie, no nie? Że potrafię się uśmiechnąć, potrafię tam, kurde, nie wiem, zażartować, cokolwiek, żeby jednak pokazać, że hej, nie jestem jakimś chodzącym robotem. Nigdy nie lubiłem takiej opinii, nigdy nie chciałem mieć opinii chodzącego, gadającego robota, tak więc... Dlatego staram się, żeby każdy z tych let's play był trochę poważny, trochę taki śmieszkowaty, żeby trochę sobie pośmieszkać i trochę było tej powagi, no nie? Wiadomo, o co chodzi. I taki oto sposób udało nam się. Los Angeles, Kalifornia. Zdobyliśmy ten tytuł po raz kolejny Guitar Hero. Tak jest. I mamy tytuł bossa. Jesteśmy bossem, kurde, szefem totalnym. I mamy... Wygraliśmy, kurde, tą gitarę Fish. Czyli rybę, jak mogliście zobaczyć. Bardzo fajny design tej gitary. Ale cóż, moi drodzy, udało nam się to. Przeszliśmy Guitar Hero 2 na PlayStation 2. Na tym otóż moim kanale. Mamy wszystko zrobione. Co do joty. No tam wiadomo, są trochę gorsze kawałki pod względem gwiazdek. Ale zrobiliśmy dosłownie wszystko, co mogliśmy zrobić na poziomie easy. Tak więc, moi drodzy, tutaj będziecie mieli zaraz 28 z 28 kawałeczków. Na medium i na hardzie jest więcej. I teraz sobie odpalimy napisy końcowe i ja będę mógł się oficjalnie z wami pożegnać. Tak więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem tę serię. Dajcie znać, co sądzicie o Guitar Hero 2. Czy wam się podobała seria, czy wam się nie podobała. Czy wam się ogólnie podoba Guitar Hero 2, czy wam się względem Guitar Hero 1 mniej podoba? Swoje opinie piszcie na dole. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. Zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz na Instagram. W szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień o filmach, to na Instagramie będą one bankowo. A na grupie na Facebooku oraz na Discord się ze sobą integrujemy, informuję was o live'ach, o tym, co się u mnie dzieje i tak dalej, i tak dalej. Nagrywałem to 1 września o godzinie 11:30 i... No cóż, życzę wam udanego roku szkolnego, jeżeli co po niektórzy wrócili do szkoły. I jeszcze nie chcę tego mówić, że jest to zakończenie maratonu wiosna-lato z pomidorem, ale mogę tak... Jeżeli do tego czasu nie pojawi się Rayman Redemption, to powiem, że jest to już zakończenie maratonu wiosna-lato z pomidorowym.pl. Ale jeśli pojawi się do tego czasu Rayman Redemption, to w Raymanie Redemption powtórzę to i już wtedy będziemy czekali tylko i wyłącznie na 30 września i na powrót chłopca, który zderzył się z Oplem i nosi okrągłe okulary. Tymczasem dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.